kochani, zapraszam Was na kolejne zmagania z grą Coin Master. W ostatnim odcinku nie było do końca owocnie niestety, a może to kara za to, że bardzo długo tych moich wiosek nie odwiedzałam i niestety ktoś mi najechał na mój skarb. Zostałam z bardzo małą ilością pieniędzy i zostałam z rozwaloną wioską, którą w ostatnim odcinku odrestaurowałam, ale niestety pozbawiło mnie to właściwie też całej mojej gotówki. Tak więc mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda mi się wykręcić coś ciekawego, choć niestety, moi kochani, mam tylko 25 zakręceń. Więc dzisiaj spróbuję od dziennej premii, może tutaj wylosuję jakąś bardzo fajną kwotę, która pozwoli mi gdzieś tam jakąś chociaż jedną wioskę postawić. Kochani, przypominam, że dla każdej gry tworzę playlistę, więc jeśli chcecie sobie obejrzeć moje poprzednie zmagania, poprzednie odcinki, to zawsze możecie do tego wrócić. Nie musicie się martwić, że to gdzieś ginie. Zresztą po zakończeniu każdego odcinka taka playlista powinna się na końcu wyświetlać, więc będzie Wam łatwo te wszystkie treści znaleźć. Tutaj znowu jakieś powiadomienie mam z kartami. Co tutaj mamy? Cards for chests. Wymień duplikaty kart na nowe skrzynie. Spróbujmy, czemu nie? Dobra, zobaczmy. O, 20 zakręceń i 100 xpeków dla mojego kochanego naszego liska. Dobra, no to była całkiem owocna wymiana, chociaż trochę mało tych zakręceń, ale niech będzie, no lepsze to niż nic. Pomiń zegar przez 15 milionów? O matko! O nie, my nie będziemy tyle kasy tracić, słuchajcie. Dobra, lecimy. Zrobimy sobie zakręcenia razy 3. Mam nadzieję, że uda się tutaj mimo małej ilości ruchów wykręcić coś całkiem owocnego. Jest najazd. Dobra, spróbujmy. Błagam, wygrajmy to. Lisku, pomóż. 10 milionów razy 3. To całkiem niezła kwota. A wiem, że Ty jeszcze coś dokopiesz. Dobra. Jest, słuchajcie. Bezbłędny najazd z mojej strony. Jeszcze mój kochany lisek zrobi robotę. I zobaczcie ile, wow, 3,5 miliona jeszcze od mojego liska, no naprawdę piękny wynik. Więc tu będzie 13 milionów razy 3, całkiem niezła sumka, 41 milionów wędruje na moje konto. No i całkiem niezła ilość świnek, ale żeby te 225 zakręceń wygrać, kiepsko, kiepsko czarno to widzę. Och, już myślałam, że będzie atak. Jest, jest atak, być może owocny. A co to za wioska dziwna? Co tutaj się ładuje? O matko, tego jeszcze nie było. To jakaś bardzo zaawansowana wioska. Spróbujmy. Jest! Udało się! I skarb gracza. I mamy 3 miliony 150 tysięcy. Całkiem nieźle, ale to całkiem trochę... Ale to nadal troszeczkę mało. Dobra, kolejne monety. Ale długo coś mieli to losowanie. Może szuka dla mnie najbardziej owocnego wyboru. No to by było całkiem niezłe, bo zostało tylko 15 zakręceń, więc z tym ja za dużo nie zrobię, jeśli chodzi o kwotę, która pozostała mi na budowę kolejnej wioski. Dobra, tylko 15 zakręceń. Na zakładzie razy 3 to tylko kilka ruchów. Niedobrze. Miałam przez moment chyba jakieś problemy z internetem, bo gdzieś tam wolno się kręciło i nie mogło się nic wylosować, ale przyniosło mi to szczęście, bo mam po drodze jakiś atak. Mogę tutaj wygrać jakiś skarb z wioski gracza René i zobaczymy, czy się uda, jak wybiorę ten budynek. No nie, znowu jakiś nosorożec zablokował mój atak. No i przez to tylko 300 tysięcy razy 3 na pocieszenie, czyli 900 tysięcy trafia na moje konto. I to niestety nie polepsza mojego stanu, bo to nadal jest zbyt mało, aby postawić chociażby jedną wioskę. Dobra, 30 zakręceń, jakby tak miało być. No ostatni ruch, słuchajcie, więc sobie zrobimy... zakręcenia. Już myślałam, że będzie najazd, ale niestety dwie świnki, a nie trzy. 20 zakręceń jeszcze. Zobaczmy, co się tutaj wylosuje w międzyczasie. Atak. Ataki są mało owocne, ale no, lepsze coś niż nic, ale chyba kolejny będzie zablokowany. No niestety, wyczułam. Czyli znowu 300 tysięcy tylko razy 3.
Kolejne zakręcenia i niestety mało owocne. Nie ma żadnego najazdu. Jest, aj, znowu dwie, a nie trzy. Tak mało brakowało, a już myślałam, że uda się coś fajnego zdobyć na sam koniec, ale niestety. Ostatnie zakręcenie i powędrowało tylko trochę monet na moje konto. Dobra, co my tam mamy? 73 miliony, spróbujemy coś postawić, ale obawiam się, że nie ukończymy wioski z taką ilością monet. Dobra, na pewno po pierwszym etapie się uda. To jest wioska 39, ale tak mi zależało, żeby ją skończyć, żeby już na tą 40 wejść, ale chyba niestety się nie uda. Zobaczcie, te pieniążki tak szybko lecą z konta, że ja sama nie wiem, co mam tutaj teraz modernizować jako pierwsze. Auto sobie chyba zostawię, bo jest najdroższe. Zostało mi 20 milionów na koncie, więc tutaj ładujemy w chatę 5 milionów. Matko, czemu te ogrody są takie drogie? Zobaczcie, ten dom jest z tego wszystkiego najtańszy tutaj, kolejne etapy tej modernizacji. No i niestety, na kolejny etap już nam pieniążków nie starczy, bo mamy 1 630 000, a każdy z kolejnych etapów to powyżej 6 milionów. Tutaj ten chłopek 6,5, samochód 7,5 prawie, a to jest drugi etap dopiero. 10 milionów, kolejny etap ogrodu i tutaj te skrzynie, czy to co tam leży, to drewniane, prawie 9 milionów, więc cała masa. Niestety nie mam też już prezentów do odebrania, tak więc nie starczy mi, żeby dokończyć kolejną wioskę. Z tego co widzę, tutaj jest jakiś bardzo fajny event, taki turniej, magiczna mumia. Jak na mnie, to nie jestem jakoś tam bardzo daleko, bo mam 7. miejsce. Szczerze powiedziawszy, myślałam, że jak nie grałam tak długo, to będę znacznie dalej, ale ten turniej niestety lada moment się kończy, więc ja mimo tego, że no nie mam po prostu zakręceń, to nie dam rady do niego dołączyć i wskoczyć na te miejsca na podium, a widzę, że są bardzo fajne nagrody do wygrania, bo zobaczcie, za miejsce pierwsze można wygrać aż 1000 zakręceń, 3 miliony monet i tutaj jakiś specjalny prezent, karta Joker, w której jest 6 specjalnych kart, jest mnóstwo zakręceń dodatkowych, dla naszego pupila pełno tych PD, no i kolejne monety, no niestety, ktoś kto to wygra na pewno będzie bardzo zadowolony i ja na to szans nie mam. Także nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was na kolejne zmagania z grą Coin Master, jak będę miała komplet zakręceń i miejmy nadzieję bardziej owocne zakręcenia niż w poprzednich 2 odcinkach. Do zobaczenia moi kochani, dziękuję, że byliście dzisiaj razem ze mną i życzę Wam miłego dnia. Pa, pa!